Cześć, tutaj Weronika, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj mam nowe włosy. Znaczy, włosy te same, tylko kolor nowy. A raczej stary, bo w sumie kolor to jest taki, jak miałam wcześniej. I jako, że wyglądam jak wyglądam, to dzisiaj odcinek będzie taki tematyczny. Ktoś ostatnio w komentarzu zasugerował, żebym nagrała trochę odcinek, jak wygląda biznes narkotykowy w Chinach. Ja nie jestem prawnikiem, ani specjalistą od prawa chińskiego, więc nie jestem w stanie Wam za dużo powiedzieć na temat takich technicznych aspektów tego, jak wygląda ogólnie biznes narkotykowy od strony prawnej w Chinach. Ale co jest dosyć ciekawe, przez ostatnie 3 lata dotarło do mnie bardzo, bardzo dużo informacji na temat świadka narkotykowego w Chinach, szczególnie dlatego, że studiuję na uczelni, na której studiuję. Ale o tym opowiem Wam za chwilę. Także dzisiaj będziemy rozmawiać o narkotykach w Chinach. Wow, cóż za poważny temat. Jeżeli mieszkacie w Europie, w Polsce, to prawdopodobnie doszła do Was taka informacja, że w Chinach za narkotyki jest kara śmierci. Jest to bardzo lakoniczne stwierdzenie i bardzo takie, no kompletnie nieprecyzyjne, nie wiadomo co ono oznacza. Co oznacza to, że w Chinach jest kara śmierci za narkotyki? Za co jest ta kara śmierci? Bo oczywiście to nie jest tak, że za każde powiązanie z narkotykami nagle zostaniecie zabici, zostaniecie skazani na śmierć. Nie, nie, to tak nie jest. Kara śmierci grozi Wam w Chinach za przemyt narkotyków. To znaczy, jeżeli będziecie próbowali wwieźć do Chin dużą ilość narkotyków, czyli na handel, tak? Narkotyki, które będziecie chcieli sprzedać, rozprowadzać, albo po prostu dla kogoś przemycacie, żeby ktoś to potem dalej sprzedawał, to wtedy grozi Wam kara śmierci, bądź jakieś takie grube lata w więzieniu. Była jakiś czas temu taka akcja, że jakaś dziewczyna, która brała udział w konkursie Miss, bodajże z Kolumbii, co nie dziwi, została złapana na granicy, znaczy próbowała wjechać do Chin i została złapana z dużą ilością narkotyków. Ona się tłumaczyła, że nie miała pieniędzy na bilet, więc pomogła jakiemuś bossowi narkotykowemu przewieźć te narkotyki, bo on jej zasponsorował bilet, coś tam. Ona w końcu nie została skazana na śmierć, tylko została właśnie jakieś takie tam długie lata w więzieniu do odsiadki, bo oczywiście ją złapali. Niestety nie mogła dojechać na konkurs Miss z wiadomych powodów. Co się zatem dzieje, jeżeli złapią Was nie na przemycie, ale na przykład ze skrętem, czyli z papierosem, z marihuaną, tak, czy no, z jakimiś takimi niewielkimi ilościami? Wtedy zostaniecie aresztowani i spędzicie w areszcie, przeważnie to jest 7 do 14 dni, ale to też zależy od wielu innych czynników. W przypadku obcokrajowca, jeżeli jesteście obcokrajowcem, tak jak ja czy Wy, to bardzo możliwa jest deportacja. To znaczy zobaczą, że palicie marihuanę na przykład i możecie zostać deportowani, szczególnie jeżeli jesteście na wizie turystycznej bądź biznesowej. Ogólnie nie wizie, która nie jest wizą stałą, która nie jest wizą rezydenta, tylko wizą taką tymczasową. W tym wypadku jest bardzo duże ryzyko, że Was deportują. Inaczej sprawa wygląda w momencie, w którym jest jakaś instytucja, która za Was tutaj ręczy. I to jest albo pracodawca w przypadku pracy, jeżeli tutaj pracujecie, albo uczelnia, jeżeli tutaj studiujecie. Na przykład u nas na uczelni jest pewien wykładowca, który nie wykłada chyba żadnego przedmiotu i on jest z partii. Co to oznacza? To oznacza, że kiedy jakiś student coś naodwala, to jego zadaniem jest po prostu uratowanie mu dupy. Co to oznacza? A to, że zadaniem tego wykładowcy jest ratowanie studentów, którzy coś naodwalali, którzy mają jakieś, wpadli w konflikt z prawem, nie tylko jeżeli chodzi o narkotyki, ale ogólnie, no coś odwalili, trzeba im pomóc. Jest u nas człowiek z partii, który ma za zadanie wyciągać tych studentów z tarapatów. W tym roku wpadł mój znajomy z Korei. Nie jest to znajomy z grupy, tylko chłopak z wyższego levelu. Jak jest na 5, to on był na 7 czy na 8 już, czyli już tak miał kończyć te studia. I ten Koreańczyk wpadł za marihuanę, spędził w areszcie dokładnie 7 dni. A potem wyszedł i po prostu wrócił na zajęcia, bo w szkole udało się go wyciągnąć z kłopotu. I to samo prawdopodobnie będzie, jeżeli macie pracę i wasza firma ma znajomości, ma dobre znajomości na policji czy w rządzie, będzie w stanie was prawdopodobnie wyciągnąć z tego aresztu bez dużych konsekwencji w stylu deportacji albo pozbawienia wizy. Możecie się też w ogóle zastanawiać, jakie środowiska w Chinach mogą mieć kontakt z narkotykami i prawdopodobnie przyjdą wam na początku na myśl zagraniczni studenci albo jacyś outsiderzy, o ludzie pracujący w klubach, DJ-e, tatuażyści i tak dalej. Wiecie, powiem wam, że no nie do końca. Zagraniczni studenci tu się zgadza, ale o tym opowiem wam dalej jeszcze za chwilę. Ludzie pracujący w takich niezbyt konwencjonalnych pracach, typu DJ czy coś, owszem, ale bardzo dużo na przykład osób pracujących po agencjach reklamowych, bo agencje reklamowe w Chinach to są straszne, straszne rzeźnie. To znaczy pracujecie praktycznie od rana do nocy. A co do mojej uczelni? Bo wspominałam na początku filmu, że studiuję tam, gdzie studiuję. Dunhua
Daxue. Duhua Daxue. Duhua University jest znana w całym Szanghaju praktycznie z tego, że można u nas kupić dragi. Parę lat temu, zanim ja jeszcze zaczęłam tam studiować, studiowała tam swego czasu dziewczyna mojego znajomego. I on opowiadał mi, że parę lat temu była taka akcja, że studenci zagraniczni, którzy studiowali właśnie na Duhua University, rozprowadzali kokainę. Złapano ich. I informacja o tym zajściu była na pierwszej stronie gazety. Wszyscy nagle zaczęli być świadomi, aha, Duhua University, jak szukasz narkotyków, to idź tam. I pewnie dlatego na kampusie normalnie powywieszane są banery w stylu szanuj swoje życie, nie bierz narkotyków. Do tego znajomi, którzy mieszkają w akademiku, mówią mi, że co jakiś czas robione są wszystkim studentom jak leci, którzy mieszkają w akademiku, testy na obecność narkotyków. A jeszcze inny znajomy Polak, który studiował też na Duhua University, mówił mi, że na korytarzach akademika strasznie waliło ziołem. W tym momencie bardzo, bardzo się cieszę, że nie mieszkam i nigdy nie mieszkałam w akademiku na Duhua University. Co się stało jednak ostatnio? Jeżeli interesujecie się handlem i ogólnie wymianą handlową pomiędzy Chinami a zagranicą, to wiecie, że w Szanghaju były ostatnio bardzo, bardzo ważne targi. W skrócie nazywały się one Jinpuo Hui, czyli mniej więcej po prostu targi importu. I była to odpowiedź rządu Chin na jakby nierówny bilans handlowy pomiędzy Chinami a zagranicą i chcieli zachęcić chińskich importerów do tego, aby kupowali więcej produktów z zagranicy. Były te targi, tam wystawiały się kraje różne, które pokazywały, co mają do zaoferowania i co można od nich ściągać. No wiecie, mniej więcej o to chodziło. Przez ten czas bardzo, bardzo zaostrzone zostały niektóre kontrole. Kontrola internetu została zaostrzona, zostało VPN-y miały bardzo duże problemy. Do tego kontrola policji, kontrola na stacjach metra była też zwiększona i oczywiście kontrola narkotykowa. Jeden z moich znajomych, Chińczyku, to jest Chińczyk, który pracuje w agencji reklamowej, powiedział mi, że jego kolega, który też pracuje w agencji reklamowej, został aresztowany za posiadanie metamfetaminy. Co jest jeszcze zabawniejsze, ponoć największym problemem jest to, że nie można było go wyciągnąć za pomocą łapówki. To znaczy, ponoć normalnie można było zapłacić policjantowi 5-10 tysięcy i osoba złapana za posiadanie metamfetaminy czy innego narkotyku mogła sobie spokojnie z aresztu wyjść, ale podczas tych targów importu nie było w ogóle takiej opcji i owy aresztowany pracownik agencji reklamowej spędził w areszcie co najmniej miesiąc i ponoć do tej pory jeszcze go nie wypuścili. Chociaż może przez ten tydzień, od kiedy widziałam się z tamtym znajomym, już go wypuścili, muszę zapytać. Chociaż też słyszałam takie wieści, że jeżeli chodzi o rodzaje narkotyków, to najłatwiej w Chinach wpaść właśnie z metamfetaminą. Nie wiem dlaczego, mieliby akurat metamfetaminę tak tropić, ale tak słyszałam. Co jeszcze warto wiedzieć z takich ciekawostek? Yunnan. Nie wiem, czy wiecie, gdzie jest Yunnan. Yunnan to jest prowincja na południu Chin. Prowincja, do której przerzuca się narkotyki z południowo-wschodniej Azji. I ta prowincja graniczy z południowo-wschodnią Azją. W Yunanie jest sporo różnych mniejszości etnicznych. Oni tam sobie mieszkają. I moje znajome, dziewczyny, które prowadzą bloga Almost Paradise, mówiły, że kiedy były na backpackerce, czyli po prostu na podróży takiej z plecakiem, odkryły, że w Yunanie marihuana jest bardzo, bardzo popularna, szczególnie wśród tych różnych mniejszości etnicznych. Ja zaczęłam wypytywać w Szanghaju też znajomych Chińczyków o to, dlaczego, jak to działa. I oni mi powiedzieli, że to jest zwyczajnie ich kultura. Palenie marihuany jest wpisane w kulturę tych mniejszości etnicznych, które mieszkają w prowincji Yunnan. Oni nawet nie wiedzą, że to jest nielegalne. Dla nich to są po prostu zdrowe, ziołowe papierosy z ziół, które uprawiają sobie w ogródku. I mój tatuażysta mówił mi, że to jest ich kultura. I oni nie mogą zrobić z tym, że coś, co jest częścią ich kultury od setek lat, w ciągu kilkudziesięciu ostatnich zostało zwyczajnie zakazane. Sama muszę się kiedyś wrócić do Yunnanu, słyszałam, że bardzo takie hippies place, więc z chęcią pojadę kiedyś do Yunnanu. Nigdy nie byłam, jeżeli ktoś był i poleca mi, to możecie pisać na dole. Co jeszcze mogę wam powiedzieć na koniec? Aha, kluby. Kluby i bary. Zdarzają się naloty. Tak, zdarzają się naloty. Taki najgłośniejszy był bodajże w zeszłym roku na klub o nazwie BBR. BBR znajduje się w Shenzhen, w mieście Shenzhen na południu Chin. BBR to jest w ogóle skrót od Boom Boom Room. I to jest taki typowo chiński klub, wiecie, nanmo, nimo i fejkowy alkohol za 15 zł. Policja wpadła do klubu i powiedziała stop, stop, zatrzymać imprezę. I zrobili wszystkim jak leci testy na obecność narkotyków. Oczywiście wieść w ciągu pół godziny rozeszła się na WeChat. WeChat wrzał, wszędzie były zdjęcia testów na narkotyków, jak ludzie robią zdjęcia testu, który stoi przed nimi, albo policjantów, którzy pilnują, stoją z megafonami i tak dalej. Ale co rozbawiło mnie najbardziej?
to to, że był taki mem. Był tam policjant, który stał na DJ-ce, tam gdzie stoi DJ z megafonem, wiecie, przy twarzy. I na dole było napisane Everybody fucking jump. Znalazłam w internecie dzisiaj jeszcze info, że podczas tamtego nalotu aresztowano 50 obcokrajowców, w których moczu wykryto jakby ślady narkotyków. Więc no zdarza się, jak widać naloty na kluby też się zdarzają, aczkolwiek ja jeszcze nigdy nie padłam ofiarą, jakby nie doświadczyłam tego na własnej skórze, a zdarzało mi się bywać w różnych klubach, więc to też nie jest takie mega, mega częste, że co noc policja wpada, ale jeżeli będziecie mieli pecha, to może wam się to zdarzyć. Dobra, i to jest tyle. To są chyba wszystkie moje takie doświadczenia i informacje, które wyłapałam przez ostatnie miesiące i lata mieszkania w Chinach na temat narkotyków w Chinach. Co więcej, jestem pewna, że wiem więcej na temat używek tutaj w Chinach niż używek w Polsce. Nie mam pojęcia, co jest popularne w Polsce, za co aresztują, jak aresztują, kto wpada, za co, gdzie, o matko. Okej, okay. Powiecie mi, że może zadaję się z nieodpowiednimi ludźmi. A ja powiem, że nie, bo część moich znajomych w dalszym ciągu uważa, że narkotyki to narkotyki i nie wolno, trzeba się trzymać do tego z daleka, nie ruszaj tego, o Jezu matko, aresztują mnie. Znam ludzi zarówno takich, którzy lubią sobie tam coś zajarać, jak i takich, którzy po prostu jak widzą tylko gdzieś ktoś mówi coś o narkotykach, to uciekają, gdy pieprz rośnie, więc przyznaję, że moje towarzystwo jest w dalszym ciągu bardzo zróżnicowane. Dobra, i to jest tyle. Piszcie na dole, co sądzicie o Yunanie i zdrowotnych papierosach. Pozdrawiam dziewczyny z Almost Paradise, dzięki za tą historię, bo jest zajebista. Dzięki za oglądanie tego filmu, dziękuję też za subskrypcje, lajki i komentarze. Widzimy się w kolejnym filmie, na razie!